Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Wczorajsze prognozy się sprawdziły i po południu padał deszcz, więc ja już zaczęłam montować vloga i wiem, że wyszło tego pierwszego już około 20 minut, więc dzisiejszy dzień musi być już w kolejnym vlogu. A dzisiaj jedziemy na Cala Goloritze, czyli na tą chyba najpopularniejszą plażę na Sardynii i tutaj po drodze są takie piękne widoki. Po prostu coś wspaniałego, tyle tylko, że ja naprawdę nienawidzę jeździć po tych serpentynach, mówię to szczerze. I już ta droga, która była tutaj, była dosyć stresująca i niezbyt przyjemna, natomiast wiem, że czeka nas jeszcze gorsza i po prostu już się boję. Słyszałam nawet, że ktoś, kto nie był na Sardynii, nie wie, jak wyglądają prawdziwe serpentyny. Chociaż mnie się wydaje, że na wszystkich takich górzystych wyspach są takie serpentyny, na Lefkadzie też były. I nie wiem, ocenimy, zobaczę, czy są tutaj gorsze, czy wygląda to podobnie. Chyba się zgubiliśmy. Nie wiem, czy jakoś drogowskazy nas wyprowadziły w pole, czy o co chodzi, ale tutaj biegają kozy z dzwoneczkami. Uroczy to jest. I przed chwilą gdzieś tam drogę przeszła mi świnia. I widzę, że nie tylko my zabłądziliśmy, ale inne samochody też. I teoretycznie tutaj jest droga żwirkowa, a samochodem wypożyczonym nie można jeździć po takiej drodze. I teraz troszeczkę się zastanawiamy, co zrobić. Także tak nam się przedstawia dzisiejsza podróż. O, jest ta świnka, pokażę wam. O, ona zmierza w moim kierunku. Hej, zgubiłaś się? Czy im nie przeszkadza ten dzwonek? Wyjdź na niego. Ej, wypuść mnie. No wypuść mnie. Cześć. Cześć! Jaki piękny. Ta trasa na Cala Goloritze jest dosyć trudna. Absolutnie nie można iść w klapkach albo w japonkach, to znaczy w japonkach albo w sandałach. Tylko koniecznie trzeba mieć buty albo trekkingowe najlepiej, albo chociaż sportowe. Czuję, że to będzie ciężka trasa. Myślałam, że to będzie droga porównywalna do tej, która jest na ścieżce, lazurowej ścieżce w Cinque Terre, ale jednak jest o wiele, wiele trudniejsza, jeżeli chodzi o technikę, bo chyba nie jest dużo dłuższa, ale jest trudniejsza przez te wszystkie kamienie. Posłuchajcie tego. Każdy człowiek ma w życiu takie chwile, kiedy czuje, że szczęście rozpiera go od środka. To jest wręcz taka euforia. Nie wiem, niektórzy mają tak na przykład, kiedy patrzą na swoje dzieci. Tak mi się wydaje. Tak przynajmniej podejrzewam. Natomiast ja tak mam podczas takich podróży, kiedy chodzimy takimi pięknymi trasami. I kiedy mamy przepiękne widoki, ja jestem bardzo, ale to bardzo nastawiona na podróżowanie takie widokowe, nie wiem jak to określić. Chociaż też lubię się czasami zmęczyć, lubię się przejść taką trasą, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby nakarmić oczy pięknymi widokami. I w takich sytuacjach, kiedy tak sobie idę i wiem, że czeka mnie za to piękna nagroda, jestem przeszczęśliwa. Wojtek mówi, że tak ma, kiedy jeździ po serpentynach, ale ja zdecydowanie tego nie podzielam. I na koniec jeszcze przez jakąś dżunglę się przechodzi. Im dłużej idę, a idę już długo, tym bardziej się boję, jak ja wrócę. Oto jest i nagroda.
I nie wiem, co mnie bardziej szokuje, czy to, co widzę tam, czy to, co widzę tam, czyli ludzi wspinających się po tej skale. Szok. Powiem szczerze, że przez moje zamiłowanie do wysp i do turkusowej wody wydawało mi się, że widziałam już wszystkie odcienie turkusu, ale to zmiażdżyło system. Po prostu mega. Żadne zdjęcia tego nie oddawały. Naprawdę, spodziewałam się czegoś znacznie gorszego. Cały czas nie mogę uwierzyć, że tam po tej skale tak normalnie chodzą sobie ludzie. To znaczy, wspinają się oczywiście. No dobra, wszystko co dobre szybko się kończy. Tutaj już się skończyło słońcem. Tutaj jeszcze jest, więc jeszcze jest sporo ludzi, ale już trzeba się zbierać. Jestem przerażona drogą powrotną, ale trzeba się z tym zmierzyć. Przeżyłam. Jesteśmy na samej górze. Ale to jeszcze nie koniec trasy. 15 minut później wyłania się parking. Jesteśmy uratowani. Trzeba się teraz posilić po tym wysiłku. Myślałam, że to panini będzie trochę mniejsze, a to jest taka wielka buła, ale może jakoś dam radę. Jestem w szoku. Bardzo mnie zaskoczyła moja kondycja. Bardzo pozytywnie, bo ogólnie mam bardzo kiepską kondycję. I mogliście to zobaczyć, chociaż nie mogliście, chyba tego nie pokazywałam, ale jak byłam w Czechach, w Nachodzie, w lutym i tam podchodziliśmy pod zamek po takich schodach, to ja tam mało nie wyzionęłam ducha, naprawdę. Natomiast teraz szłam takim tempem, że całkiem sporo osób udało mi się wyprzedzić i tu nawet nie chodzi o to, że ja miałam taki zamiar, po prostu miałam takie tempo i chyba tylko dwa razy się tak na dłuższą chwilę, na kilka minutek może maksymalnie zatrzymałam. Natomiast tak ogólnie jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona i wydaje mi się, że to kwestia tańca. Boże, czy wy to widzicie? Jaki słodziak! Dobra, nie chcę im przeszkadzać, ale jaki on jest słodziutki. Po raz pierwszy w życiu widzę takiego małego osiołka. Jaki słodziak. Nie zrobię nic swojemu maluszkowi, nie bój się. Idziemy teraz jeszcze zobaczyć ponor, najgłębszy ponor w Europie podobno, który ma 270 metrów. Nie wiem, czy tu cokolwiek widać, ale to jest ten ponor, czyli najgłębsza dziura w ziemi w Europie podobno. Ma 270 metrów, chociaż turyści wrzucają tam tyle kamieni, żeby sprawdzić, jak bardzo jest głęboko, że prawdopodobnie jest już trochę płytsza. Nie wiem, czy coś widać tutaj.
zdołaliśmy. Jak dobrze, bezpiecznie dotrzeć do domu po tych serpentynach. Dziś jest niedziela i chciałam tylko powiedzieć, że robię sobie jeden dzień przerwy od nagrywania, od robienia zdjęć, bo nie chcę mi się wszędzie taszczyć ze sobą tej lustrzanki i całego tego sprzętu. Więc dzisiaj sobie plażujemy, spacerujemy, jemy i tyle. Po prostu relaksujemy się przez cały dzień. Taki jest nasz plan i po prostu nie ma sensu tego nagrywać. Miałam nie nagrywać, ale trafiliśmy tutaj na jakąś lokalną imprezę i sporo się dzieje w tym miasteczku, więc może coś ciekawego jeszcze wypatrzę. Po raz pierwszy widzę to miasteczko takie żyjące, bo wcześniej było wymarłe i nic tutaj nie było. Ten pan nakręca te karuzele siłą własnych nóg, jeżdżąc na rowerze. Mimo, że jest niedziela, udało nam się dzisiaj nagrać taneczną sobotę, tak totalnie na spontanie, bo akurat przechodziliśmy koło miejsca, które wydało się być idealnym na nagranie tego. I nawet okazało się, że jest tutaj jakieś bezpłatne miejskie Wi-Fi, więc teraz Wojtek próbuje to wgrać. Ale powiem, że ciężko się tańczyło w takich warunkach i tu nawet nie chodzi o gapiów, bo to mnie w ogóle nie rozpraszało i nie przeszkadzało mi. Większym problemem było to, że jestem w japonkach, nie byłam przygotowana na to, żeby tańczyć, a tańczyłam w miejscu, gdzie było dużo szkła, igieł i mrówek, więc musiałam uważać, żeby nie zgubić buta. I to nie jest proste, panować nad krokami i jeszcze pilnować buta. Szczególnie, kiedy się prawie nie słyszy muzyki, bo muzyka leciała z Wojtka telefonu tak bezpośrednio i ja ją bardzo słabo słyszałam. Ale myślę, że to nie jest najważniejsze. Dzisiaj najważniejsze jest tło w tej tanecznej sobocie, która wyjdzie w końcu w niedzielę. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.